Może na początku nam skąd się łączysz? My tutaj jesteśmy w Krakowie na przykład. W tej chwili jestem w Warszawie i przygotowuję się za kilka dni do wyjazdu do Chorwacji już. I jak tam pogoda w Warszawie? Dopisuje, bo u nas słoneczko. Słuchaj, w Warszawie dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Jest słońce, jest ciepło, wręcz wakacyjny klimat. Ale może wróćmy do Chorwacji. Myślę, że teraz w Chorwacji też jest piękna pogoda. Dokładnie jest piękna pogoda. Mam informację od znajomych, że jest naprawdę już super wakacje, więc tylko pakować się i jechać. No to byle do lipca wytrzymać i jedziemy do Chorwacji. Ale może najpierw kilka słów o blogu, który prowadzisz. Bo blog nosi ciekawą nazwę Kromania. Kromania.pl. I czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego akurat taka nazwa? Czemu nie na przykład Chorwacja.pl? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo chyba to po prostu wyniknęło z tego, że chyba chodziło o kromaniaków, o taką społeczność, która skupia osoby, które po prostu są zakochane albo po prostu ich pasją jest Chorwacja. I tak od zawsze się śmiejemy, że Chorwacja to tak mówimy, jedziemy do Kro. Więc Kromania to taka właśnie społeczność kromaniaków i to nawet tak po prostu nie wiem skąd ta nazwa się wzięła, po prostu sobie chyba tak ją wymyśliłam, spodobała mi się i sobie tak po prostu ten druk się nazywa. A dlaczego akurat Chorwacja? Jest wiele pięknych krajów, o których można opowiadać. W poprzednich na przykład audycjach mieliśmy dalekie wyspy na Pacyfiku, na Morzu Karaibskim. Dlaczego akurat ta nasza europejska Chorwacja cię tak urzekła? Wiesz co, ja do Chorwacji pojechałam pierwszy raz w 2002 roku, czy pierwszym. Ja byłam, wtedy kończyłam liceum i tak pojechałam pierwszy raz. To była jedna z takich pierwszych moich wyjazdów zagranicznych. Wcześniej były Włochy, które mnie zaskoczyły, bardzo zachwyciły, czy też Grecja. Natomiast Chorwacja wydała mi się naprawdę taka bardzo atrakcyjna, bo była taką pigułką Włoch wtedy, bo ja byłam też nie tą Italią, taka, miałam chyba 17 lat, 18. I później bardzo dużo zwiedzaliśmy bardzo dużo krajów w Europie i na świecie, a do tej Chorwacji zawsze nas ściągnęło i musieliśmy minimum raz albo dwa razy w roku do niej wrócić. Nie wiem, czy to klimat, czy po prostu jakieś takie podobne usposobienie też Chorwatów do Polaków. Zawsze się tam czułam po prostu jak u siebie w domu, więc jak najbardziej nigdy nie ograniczałam się tylko na Chorwację, bo oczywiście są takie osoby, które tylko do Chorwacji. Nie, ja uważam, że trzeba podróżować i trzeba znaleźć swoje miejsce na świecie i się nie ograniczać. Natomiast Chorwacja jest właśnie takim miejscem, do którego ja chcę wracać. Dlatego chyba byłam już po studiach, zaczęłam sobie na różnych forach chorwackich pisać o Chorwacji. Jakieś relacje miały duże zasięgi i potem stworzyłam fanpage'a i on w takim niesamowitym czasie bardzo, no teraz mamy prawie 95 tysięcy osób, do tego grupa. Mam chyba ponad 180 tysięcy społeczności w ogóle wokół Chorwacji. To jest najpopularniejszy blok o Chorwacji w Polsce na tą chwilę. I to się tak po prostu zaczęło, tak? I powstał blog, różne potem współprace z Chorwacją, z ambasadą Chorwacji i tak trwa cały czas i jestem z tego ogromnie dumna, bo tak naprawdę jest to moja pasja. Kiedy odbyła się twoja pierwsza podróż do Chorwacji i ile obecnie razy odwiedziłaś ten kraj? Ojejku, nie jestem ci w stanie teraz powiedzieć. Pierwsza na pewno chyba w 2001 roku była, tak mi się wydaje, ale do Chorwacji jeździłam kilka razy w roku, więc szczerze, jakbyśmy zaczęli liczyć od 2001, mamy 2021, prawda? To już myślę, że to było kilkadziesiąt razy. Na pewno. Praktycznie chyba Chorwację to znam o wiele lepiej niż Polskę tak naprawdę, jak własną kieszeń, szczególnie wybrzeże, bo raczej tam w te takie części wschodniej Chorwacji się nie zapuszczamy, bardziej tutaj od Istrii po kwartel przez Dalmację, tak i wszystkie wyspy wybrzeża. A jaki był twój, można powiedzieć, pierwszy cel, kiedy pojechałaś do Chorwacji? Czy to były na przykład wakacje, czy wyjazd ze znajomymi, a może coś związanego ze studiami? Wiesz co, to był tak naprawdę chyba właśnie koniec liceum, tak mi się coś kojarzy, czy początek studiów i właśnie ze swoim wtedy jeszcze takim obecnym, pierwszym poważnym chłopakiem tak zdecydowaliśmy się, że pojedziemy właśnie do Chorwacji i szczerze ja tak naprawdę nie wiedziałam, poza tym no, młodzi ludzie to tak szukają raczej impresji takiego troszeczkę wypoczynku, troszkę inaczej. Teraz już zupełnie to się zmieniło, nie było też tanich lotów, to było zupełnie inne, więc te wycieczki były też dość drogie wtedy. I wtedy padło na troszkę bliżej Polski Istrię i Rabat. Rabat, takie no, kurorcik bardzo uroczy na wschodnim wybrzeżu Istrii, który naprawdę na pierwszy raz był super miejscem, ale to było typowo takie wakacje typu zwiedzanie, imprezowanie, plażowanie, takie studenckie życie. Później to się oczywiście już bardziej zmieniło, więc tak, to jest w ogóle do tej pory uważam, to jest jeden z najlepszych kierunków, jeżeli jedziemy pierwszy raz do Chorwacji.
I co takiego zapadło ci w pamięć, albo ukuło cię w serce, że pomyślałaś, to jest to miejsce, o którym chcę pisać, gdzie chcę jeździć, dookoła którego chcę budować taką jakby społeczność całkiem sporą. Co to właśnie było? To jeszcze nie było takiego wielkiego, było wow, ale to było, byłam na tyle młoda, że tak naprawdę nawet nie myślałam, że ja za kilka lat będę tej Chorwacji pisać. Tak naprawdę wtedy to były typowe wakacje i chyba spodobało mi się to, że akurat to Wybrzeże Wschodnie jest takie dość już górzyste, tam jest masy Puczka, który schodzi przy Wybrzeże Opatyjskiej do morza i tam są naprawdę piękne widoki. Jak jedziemy na przykład autokarem czy samochodem, to mamy właśnie tak tą Jadrankę jest na południu, na wybrzeżu tą drogę. No, naprawdę takie niesamowite widoki, oczywiście teraz już dla mnie jest taką normą, natomiast wtedy to było takie naprawdę wow, ale mówię, to wtedy jeszcze to nie było takie naprawdę coś, żebym jakby poświęcała czasu. Były typowe wakacje i dopiero w 2003 roku, kiedy pojechałam już drugi raz, tak mi się spodobało, że zaczęliśmy co roku już właśnie z chłopakiem jeździć do Chorwacji. I dlaczego? No nie wiem, chyba kwestia, żeby odkrywać dalej ten kraj, bo on jest na tyle ciekawy, że każdy region oferuje zupełnie coś innego. Na przykład na wyspie Pak mamy księżycowy krajobraz, natomiast na przykład na wyspie Mlied czy na Pejeszaku jest totalnie zielono. I często jest tak, że jadąc do Chorwacji co rok, zwiedzamy zupełnie inne miejsca i one też się różnią pod kątem krajobrazu, czy też właśnie, nie wiem, roślinności. To też jest fajne. I chce się po prostu, do tej Chorwacji to jest coś takiego, że jak pojedziesz raz, to chcesz się wracać. I tak naprawdę nie wiem do tej pory, jaki jest fenomen tego kraju. I Polacy tak mają, że po prostu wracają. Gdzie najlepiej pojechać na swoją, powiedzmy, pierwszą wyprawę do Chorwacji? No i to jest takie pytanie zawsze dla mnie trudne, bo Chorwacja jest tak cała piękna, że tak naprawdę każdy region nam oferuje zupełnie coś innego i nie powinniśmy być zawiedzeni. Oczywiście wśród Polaków króluje Dalmacja i Riviera Makarska. Oczywiście nie ma co się dziwić, bo Riviera Makarska jest przepiękny, to są przepiękne krajobrazy, góry biokowo schodzące do morza i faktycznie to jest spektakularny widok, naprawdę wysokie góry, które schodzą do morza, te takie żwirowo-kamieniste plaże, turkusowy Jadran i to naprawdę tworzy przepiękną całość i na wyjazd, na wakacje, no naprawdę to jest strzał w dziesiątkę, tylko minusem jest to, że po prostu Riviera Makarska jest tak znana i jest tak popularna, że po prostu w sezonie jest naprawdę bardzo dużo osób, więc niektórzy jak jadą, to tak no trochę na zdjęciach wiadomo, że te plaże zazwyczaj są puste i troszeczkę są rozczarowani, bo na przykład jest pięknie, ale jednak są tłumy. Wiadomo, że teraz w czasach COVID-u troszeczkę to wszystko się zmieniło, było mniej turystów, więc też lepiej się spędzało wakacje. Natomiast ja właśnie sezonowo, jeżeli mamy wyjechać na Riwierę Makarską, to proponuję zawsze takie, to jest troszeczkę poza sezonem, czyli właśnie na początek lipca, koniec sierpnia. Oczywiście możemy znaleźć jakieś tam mniejsze miasteczka, czy jakiś tam Bratów, Krwawica, czy okolice Gradac, ale cały czas trzeba mieć na uwadze, że tam jednak jest dużo osób, więc ta Riviera Makarska jest popularna bardzo wśród Polaków. Ja też zawsze proponuję Istrię. Istria włoska kraina, taka pomieszana, troszeczkę wpływów austro-węgierskich, szczególnie na Rivierze Opatyjskiej. Riviera Opatyjska, czyli Opatija, Lovran, przepiękna, trochę tak zupełnie troszeczkę inna od reszty Chorwacji. Zawsze proponuję na przykład jakimś czytelnikom czy osoby, które u mnie właśnie są, nie wiem, na przykład doradzam w czasie konsultacji, na przykład na podróż poślubną, czy taki romantyczny wypad, na przykład wiosną, też jest bardzo tam pięknie. Natomiast sama Istria ma wszystko, co też spełnia oczekiwania co do wakacji, bo Wybrzeże Zachodnie, piękne miasta jak Rowin czy Pula, które rzeczywiście trzeba zobaczyć, a Wschodnie Wybrzeże właśnie takie fajne górki, zielone krajobrazy, to właśnie Rabat czy Moszczenicka Draga. Natomiast interior to jest taka mała Toskania, więc jeżeli ktoś lubi na przykład takie włoskie klimaty Toskanii, bo w ogóle na Istrii jest język chorwacki, ale też włoski drugim językiem, miasteczka też są podpisane i po włosku, i po chorwacku, to powiem, że naprawdę bardzo polecam, bo średniowieczne miasteczka schowane między górami, piękne winnice, niektóre położone w cudownych miejscach. Naprawdę można całe dnie jeździć sobie trufle, próbować
gotować. No, kuchnia jest naprawdę też fajna, bo i dobre makarony, i pizza, bo właśnie ze względu na wpływy włoskie. I Istria to jest taką fajną też opcją na pierwszy raz, że tak jakby posmakować Chorwację, tylko że to jest taka Chorwacja trochę włosko-chorwacka, tak? Więc taka miks, ale ja na przykład bardzo lubię Istrię i właśnie też mnie właśnie zdziwiło, że właśnie teraz wydałam ten przewodnik e-book o Istrii. No po prostu jest bardzo wielkie zainteresowanie tą Istrią. Ja się też skupiłam na tym, że po prostu wszystkie miejsca raczej były podlinkowane, czyli to są interaktywne mapy, więc każdy może sobie tam kliknąć i przechodzi, gdzie to się znajduje w Google Maps. I naprawdę ta Istria jest super. Kwarner. Kwarner jest... Na Kwarnerze jest taka najbardziej popularna chyba wyspa wybrana wśród Polaków, wyspa Kyrk. Ona jest... Na nią wydojedziemy mocno, więc nie musimy się promami tam gdzieś męczyć. I tak naprawdę tam też jest fajnie, spektakularnie, przed Baśka jest bardzo popularna, też oczywiście jest tam dużo osób, ale takie mniejsze jak Malińska czy Stara Baśka naprawdę też na pierwszy raz bardzo też jest polecana. Wyspy Cres i Loszyn akurat bardzo lubię. No, musimy promem, ale to tamten prom 20 minut płynie, więc długo nie będziemy płynąć. I przepiękna taka trochę pomieszanie Kwarneru z Dalmacją. No i na południu okolice Dubrownika to oczywiście bardzo popularne, czy Caftat, czy Zupa Dubrowacka, natomiast Pelješac. Półwysep Pelješac, taki region, jeden z najpiękniejszych w Chorwacji, to jeden z moich ulubionych, region winny, winnice, zielone też pagórki. Jeszcze taka dzikość, bo on jest tak dość położony na południe, że trzeba tak się troszkę cofnąć. Tam jest miasto Ston, najdłuższe mury obronne w Europie. Właśnie przepyszne wina, Dinkacz. Co i obok Korczula. Przepiękna wyspa Korczula z miastem Korczula, nazywanym Małym Dubrownikiem. Więc naprawdę ja tam najbardziej popularną miejscowością jest Orebicz. Bardzo dużo Polaków w ogóle wybiera Orebicz na wakacje. No i też nie możemy się dziwić, bo też jest taka góra Święta Gija, która też schodzi do morza, więc też mamy takie góry wysokie. No i przepiękne krajobrazy, dzikie plaże. Natomiast mamy w tej chwili budowany jest most, który oddany zostanie na chyba 2022 roku. I myślę, że też pewnie skróci dojazd, bo teraz trzeba albo promem, albo trzeba okrążać ten półwysep, natomiast pewnie skróci, więc więcej osób pojedzie. Natomiast ja na przykład jeszcze tak proponuję bardzo fajne miejsce, okolice Šibenika, Primošten jest bardzo piękny, na przykład wyspa Murter, też mostkiem do niego dojedziemy, takim niedużym. I miasto Šibenik, które jest troszeczkę jeszcze omijane, bo zawsze jest Split, Zadar, Dubrovnik, czy też Pula. Natomiast Šibenik jest naprawdę bardzo ładnym miastem, klimatycznym, jeszcze fajniejszym na przykład od Trogiru, a obok są przepiękne miejsca właśnie na wyjazd, szczególnie przed dziećmi bardzo polecam, więc jest naprawdę mnóstwo możliwości, mnóstwo wysp, czy brać, czy chwar. Naprawdę możemy co roku wybierać inne miejsce i będzie naprawdę super. No ja tak właśnie słyszę, bo szczerze mówiąc spodziewałem się 2-3 odpowiedzi, konkretna nazwa miejscowości, a otrzymałem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt większych, mniejszych miejscowości, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Właśnie, wiesz, to też jest tak, że ja zawsze też mam problem, bo na przykład jak na mojej grupie dużo osób pyta, gdzie ja mam pojechać pierwszy raz do Chorwacji i zawsze to jest tak, że jednak każdy z nas ma tak indywidualne podejście do wakacji, że tak nie da się też polecić, bo komuś pasuje, nie wiem, Makarska, bo jest super piękne widoki i coś się dzieje, natomiast ktoś powie, że Makarska to nie dla niego, bo tam jest za głośno, za dużo ludzi, on na przykład, nie wiem, szuka ciszy i spokoju małego miasteczka na przykład na Istrii, więc to też jest takie, że wszystko zależy od preferencji, od tego właśnie, że Chorwacja jest na tyle właśnie różnorodna, że każdy, jeżeli już jedzie, to powinien naprawdę troszeczkę poczytać, żeby wiedzieć, które miejsce trafi, bo naprawdę gusta i guściki są różne w społeczeństwie. No i oczywiście, jeżeli ktoś lubi rejsy i pływanie jachtem, no to Chorwacja jest też świetna. Chorwacja kojarzy mi się właśnie z wodospadami. Gdzie można zobaczyć te cuda natury? Bo jest na pewno jezioro Plitwickie i jeszcze jest Park Narodowy. Jakbyś mogła to opisać, te dwa miejsca i jeszcze jakieś polecić? Wiesz co, no najpopularniejsze to oczywiście jeziora Plitwickie, czyli park jest troszeczkę w głębi lądu i ja zawsze polecam, jeżeli jedziemy, no bo to jest tak, z wybrzeża to około dwie chyba godzinki, już teraz musiałabym spojrzeć na mapę, nam to zajmuje, więc fajnie jest na przykład sobie zrobić, jeżeli jedziemy w stronę wybrzeża, na przykład zrobić przystanek, to zazwyczaj nam tam różne są trasy do wyboru, no i lepsza jest taka chyba 4-6 godzin,
to jest taka bardziej pośrednia, ale którą też już zobaczymy, co trzeba. Natomiast już jeżeli byśmy jechali na wybrzeże, no to musimy tak dość też to mieć, bardzo ten czas będzie intensywny, więc fajnie wtedy na przykład sobie już zostać, na przykład iść na noc, albo właśnie dotrzeć do miejsca, gdzie docelowo mieszkamy. Więc no, na Plitwice musimy około cały dzień poświęcić dojazdami i rzeczywiście są spektakularne, natomiast tutaj też oczywiście w sezonie jest bardzo dużo ludzi, tam są też kładki, więc też jest tłum często. Natomiast tak te wodospady są spektakularne, natomiast drugie wodospady Kryka, czyli też Park Narodowy i one są właśnie przy Szibeniku, tam jest przez śliczne miasteczko Skradin, zresztą my w zeszłym roku mieszkaliśmy właśnie w Skradinie też kilka dni przy pięknej willi i te wodospady były o tyle też fajne, że w Skradinsbuk można było się kąpać jeszcze do zeszłego roku, w tym roku prawdopodobnie już nie będzie można się kąpać, jakieś wymogi nie wiem, czy odgórne są i to też było naprawdę cudowne, bo ciepła woda, piękne widoki, przepiękne zdjęcia, jak zobaczycie sobie w internecie. Więc to są te dwa najbardziej popularne takie miejsca, gdzie jeżdżą Polacy i chyba trzeba zobaczyć. Tylko oczywiście wiadomo, no i poza Sedanem jest najfajniej. Teraz przejdźmy do wysp. Rowin to perła półwyspu Istria. Co przyciąga turystów do tego miejsca? Do Rowin. Słuchaj, no Istria to jest w ogóle, jak mówiłam wam, naprawdę perełka, włoskie klimaty i tak naprawdę Rowin jest jednym z najpiękniejszych miejsc w ogóle wybrzeża chorwackiego, nie tylko Istrii. Przepiękne, klimatyczne, ale właśnie w takim troszeczkę weneckim stylu włoskim, czyli takie troszeczkę obskubane kamienice, kolorowe, wąskie uliczki, zapach owoców morza. Jest to naprawdę fajne miejsce. Oczywiście wiadomo, w sezonie jest tam mnóstwo turystów, ale szczerze, czy byłam we wrześniu czy w lipcu, zawsze ten klimat Rowin gdzieś pozostaje. Fajnie też się gdzieś ulokować na przykład na obrzeżach Rowin, albo na przykład w miejscach, czyli gdzieś tam w okolicach Poreczu czy w Rysaru, który też jest bardzo fajnym miastem, takim troszeczkę mniejszym Rowin. Natomiast dużo osób, jeżeli jedzie poza sezonem, na przykład młodych par, często wybierają na przykład mieszkanie w centrum na Starówce, bo naprawdę spektakularne na takim małym półwyspie, więc naprawdę widoki są przepiękne. Więc tutaj na Istrii to właśnie punkt przede wszystkim główny to odwiedzić Rowin. Wyspa Chwar też jest uważana za jedną z 10 najpiękniejszych na świecie. Co jest w tym miejscu takiego niezwykłego? Bo też przeczytałam, że pola lawendy są tam. Tak, w okolicach Brucia są pola lawendy. Kwitną, wiadomo, około koniec czerwca, początek lipca, w zależności pewnie od roku. I tak faktycznie tam są duże pola lawendy. Wyspa Chwar, tak, rzeczywiście ponoć jedna z 10 najpiękniejszych na świecie. Powiem tak, ja bardzo lubię Wyspę Chwar, ale nie uważam, żeby była jakoś spektakularnie piękniejsza od reszty wysp chorwackich, więc obok jest Wyspa Brać, która rzeczywiście dla mnie, ja wiem, że to jest bardziej bliższa mojemu sercu. Natomiast Chwar jest o tyle fajne, że on jest taki trochę jeszcze dziki. Mamy piękne stare bardzo miasta typu Chwar, Starigrad jest naprawdę uroczym miastem. Mamy Jelce, mamy Wrbowską, mamy za tunelem Bitwę takie małe mieścinki, gdzie też mamy winogrona uprawiane i mnie na przykład tylko w Chwarze, akurat jaką mamy, męczy to, że na przykład na Bracz w każdym miasteczku mamy bardzo urocze plaże. Natomiast na Chwarze, jeżeli już jesteśmy dziećmi, to naprawdę na takie fajne plaże musimy troszkę dojechać, więc tutaj minusem na Chwarze jest właśnie dla mnie to. Ale ogólnie jest bardzo lubianą wyspą i bardzo wielu Polaków Chwar wybiera na swoje wakacje. Chwar też się stał bardzo popularny, modny, jest dużo rajsów. Są takie jachty, jest też drogą wyspą w tej chwili. A wyspa Pak i Rab? Bo przeczytałam, że to jest wyspa szczęścia i znana jest z bajkowych krajobrazów i zielonych widoków. Rab jest o tyle ciekawą wyspą, że na Rabie mamy najwięcej piaszczystych plaż w Chorwacji. No bo jak wiecie, Chorwacja spłynie ze żwirku, kamienic czy skałek, więc piasku tak troszeczkę takiego złotego to nie uwidzimy. Oczywiście jest kilka miejsc w Chorwacji, gdzie ten piasek jest, ale ten piasek zazwyczaj jest taki brudnawy, brzydki. I właśnie na wyspie Rab, półwysep Lopar jest właśnie, ma te właśnie plaże, typowo takie złoto-piaszczyste, wręcz troszeczkę podobne do bałtyckich plaż. I to jest taki fenomen i troszeczkę jeszcze z drugiej strony Kyrk, który gdzieś tam sobie sąsiaduje, jest w pewnym miejscu też, te plaże też są piaszczyste, ale do Rabu. Rab jest taką ciekawą wyspą, bo tak naprawdę oprócz miasta Rab, które jest też urocze, chyba 7 dzwonisz, już nie pamiętam iluś tam tych dzwonic, on jest znany, to dużo osób, które właśnie z małymi dziećmi wybiera Rab, no bo właśnie wygląda te piaszczyste plaże.
Ale czy ta wyspa jest jakaś bardzo spektakularna od innych? Raczej nie. Taka przyjemna, fajna na wakacje. No i właśnie te pierwsze te plaże je wyróżnia. Natomiast wyspa Pak o tyle jest ciekawa, bo jest wyspą księżycową. Mamy mało roślinności. Zresztą tam dużo wieje wiatr z bura, który no po prostu no, nie za bardzo te rośliny mogą sobie tam w spokoju rosnąć. Mamy taki fajny paski sir, który właśnie jest wytwarzany, bo kozy sobie tam jedzą te wszystkie ziółka i owce, i, znaczy owce i one sobie później, ten ser jest właśnie wytwarzany właśnie z takim super aromatem. Wyspa Pak jest o tyle fajna, że to jest przepiękne miejsce na jakieś też sesje takie zdjęciowe, bo jest to, wygląda naprawdę, szczególnie od okolicy wschodniej części Pagu, czyli okolicy Metajny, jeżeli ktoś by szukał, to naprawdę księżycowy krajobraz, aż czasem oczy razi takie białe skały, ale jest tam bardzo duża ilość plaż żwirowych, przede wszystkim kamienistych, przepięknych, tylko one są często odsłonięte. Na Rywierze Makarskiej, czy gdziekolwiek indziej mamy te plaże przed sosnami, to tutaj na przykład musimy zawsze mieć jakiś parasol. Ale na przykład jeżeli idziemy 7 dni, to możemy codziennie na innej plaży bywać i naprawdę ta wyspa jest bardzo dziwna i jest dużo osób, której nie lubi, bo twierdzą, że na przykład jest mało zielono, tak? Natomiast ja też sobie na kilka dni w tym roku na wyspę tak będę właśnie jechała i też się cieszę, bo naprawdę ta wyspa jest też super. Jakie są najpiękniejsze plaże na Chorwacji? Które polecisz naszym słuchaczom? Najpiękniejsze plaże w Chorwacji. Wiesz co, to jest zawsze też takie dość indywidualne, bo te najpiękniejsze to zazwyczaj są najbardziej znane. Ale moją na przykład jedną z ulubionych plaż to jest plaża Divna na powyspie Pelješac. Oczywiście ja też chyba zapoczątkowałam modę w ogóle na tą plażę, bo ja pamiętam jak w 2003 czy 2004 roku tam pierwszy raz pojechałam na jakichś forach, też o niej pisałam i faktycznie z roku na rok coraz więcej osób zaczęło ją odkrywać. I to jest przepiękna plaża z błękitną, krystaliczną wodą i ona jest też fajna, że tam jest taka górka i do 12 godziny tak te promienie słońca uderzają, że mamy taki właśnie krystaliczny błękit. Ona potem się zmienia w zależności od pory dnia. Bardzo też lubiana plaża, to jest plaża Sakarun na wyspie Długi Otok. Ona troszeczkę ma takiego piaseczku i też jest taka bardzo długo piękna, tam bardzo fajnie jachtami sobie popływać i jest też bardzo polecana dla dzieci. Jest takim fenomenem też Nin i Laguna Niska, bo to jest właśnie taka laguna, gdzie mamy taki piasek no nie do końca złoty, ale ona się naprawdę ciągnie przez bardzo długo i też jak wchodzi do tej wody, to przez, nie wiem, set metrów mamy do kostek ją, więc tam też dużo osób, które jadą z moimi dziećmi, wybierają. Oczywiście plaże Riviery Makarskiej, czyli mówimy tutaj o Breli, czyli Punta Rata, czy słynna skałka, no to tu plaże Riviery Makarskiej w ogóle zachwycają, więc tam są naprawdę piękne te plaże. Bardzo ciekawą plażą jest w okolicach Dubrownika plaża Pasjata. Z takiej skały schodzimy, ona jest w takiej skale trochę umiejscowiona, klify są nad nią, więc rzeczywiście tam w ogóle dojście fajne, więc w tym roku też będę w okolicach Dubrownika też chcę ją odwiedzić, bo już dawno tam nie byłam, więc takich też polecanych. Jest taka super też plaża na wyspie Tres Lubenice i tak z góry ona wygląda też niesamowicie, tak wygląda. W ogóle bardzo dużo w Chorwacji na zdjęciach plaży wygląda, jakby to był biały piasek. A to jest po prostu kamień i żwir, więc dużo osób na przykład plaża Zlatni Rat, najbardziej znana chyba plaża, taka symbol bolu, taka z takim cypelkiem, on się zmienia w zależności od jak wiatr wieje i dużo osób jest rozczarowanych, bo ona wygląda świetnie z góry z lotu ptaka albo z widowej góry, a jak już zejdziemy na dół, to już nie jest tak fajnie, jest dużo ludzi, więc ale to jest taka bardzo znana plaża i jeszcze taka z takich polecanych na wyspie Wis, plaża Stiniwa, bardzo fajna, położona też między skalnymi urwiskami, więc tych plaż jest naprawdę dużo. Na Pagu, tak jak wspominałam, no ale oczywiście fajnie też znaleźć swoje plaże, takie dzikie, które są najfajniejsze.